Siemaneczko! No witam was serdecznie po dłuższej przerwie! W sensie dłuższej przerwie od filmów, co nie? Bo nie wiem, jakiej innej w sumie przerwie to mogłoby być. Po prostu dłuższej przerwie od filmów, o to mi chodziło. Z tej strony Kuba Zuzak i witam was na kanale Kuba Zuzak. I teraz pewnie się pytacie, dlaczego tyle nie było filmów, nawet shortsów, TikToków, mało co było. Dlaczego tyle nie było długich filmów, Kuba? Co się z tobą działo? Na pewno większość z was się martwiła o mnie. Po prostu pierwsze dwa tygodnie poważnie zachorowałem, tak mnie normalnie dusiło. Miałem zapalenie płuc, leżałem dwa tygodnie w łóżku. Było naprawdę przejebanie, w nocy spać nie mogłem. No i po tej chorobie, gdy już miałem naprawdę wrócić do nagrywania, to było w tamtym tygodniu w poniedziałek, dodałem filmy, no i we wtorek też dodałem filmy, no i stała się kolejna przykra rzecz. Skręciłem kostkę. Dam, 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 dam! Dam, 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 dam! Jestem jebanym kaleką i skręciłem kostkę. Grałem sobie w piłkę nożną, podobno sport to zdrowie, no i pyk, cyk, kostka skręcona. No i leżałem praktycznie tydzień w łóżku, nie mogłem się ruszać. No i kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wiedział o tej mojej kontuzji, o tej mojej chorobie, bo tam najczęściej daję takie informacje z mojego życia, więc zachęcam was do obserwowania. Kto jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie, wbijać na Instagrama. Ale już mniejsza z tym, koniec użalania się nad moją zjebaną osobą. Teraz przechodzimy do poważniejszych rzeczy. Znaczy może nie poważniejszych, tylko po prostu ważniejszych rzeczy. Czyli tak jak widzicie po tytule, zrobimy sobie dzisiaj skibidi toileta. Skibidi pa pa pa. Po prostu zrobimy sobie naszego własnego skibidi toileta. Zrobimy najlepszego skibidi toileta na świecie. Szkoda właśnie, że nie mamy tego kibla u mojej babci. Został zamontowany. Nie ma już go tam na górze. Fajnie by to się zgrało. Szkoda, że nie wymyśliłem tego filmu wcześniej, by to zajebiście spasowało, nie? Zrobilibyśmy łeb, dalibyśmy do tego kibla i by był prawdziwy skibidi toilet. Zaraz wam pokażę, z czego będziemy ten skibidi toilet robić, ale dzisiaj zrobimy po prostu taką samą głowę z szyją. Położymy go na kiblu i to będzie nasz skibidi toilet. Robimy sobie foteczki, padną dupeczki. Ręka mnie boli, muszę rękę zmienić. Odnośnie filmów z ostrymi rzeczami. Zamówiłem wczoraj rzeczy, które polecaliście mi na Instagramie. Otóż zamówiłem niebieskie takisy, niebiesko-fioletowe takisy, chyba o te chodziło. Tutaj gdzieś zdjęcie wam dodam. I jeszcze jedno takie z jakieś zryte chipsy. Będę to nagrywał w tym tygodniu, więc na samym tygodniu już to powinno być. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Pod tamtym filmem z ostrymi wodorostami wbiliśmy 8000 łapek. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam. Słowo się rzekło, powiedziałem, że jak wbiję 8000, będzie kolejny film z ostrych rzeczy, więc dzisiaj, pod koniec tego tygodnia nagrywam, ale już wracając do dzisiejszego filmu. Pokażę wam teraz, z czego będziemy robić dzisiejszego skibidi toileta. Jak to się w ogóle dziwnie mówi? Skibidi... 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 Skibidi toilet. Krok pierwszy. Napompujemy balon. To będzie nasza taka głowa. W sensie... rusztowanie. No wiecie, no po prostu na nadmuchanym balonie zrobimy sobie głowę tego skibidi toileta. Tak? Nadmuchamy pierwszy balon. Później! Gips. To jest po prostu opatrunek gipsowy. Zrobimy z tego głowę. Nadmuchamy balon i mokry opatrunek gipsowy uformujemy naszą głowę. Uformujemy oczy, uformujemy nos, uformujemy pysk. Usta będą takie złowieszcze jak ja. Normalnie jak się drę, co nie? Wiecie jak ja się drę. Ten skibidi toilet będzie trochę podobny do mnie. No i po prostu włosy jakieś tam mu zrobimy. Nie wiem, może jakiegoś irokeza jebimy takiego. No i na końcu farby pomalujemy tego naszego skibidi toileta. Tutaj mam jeszcze karton. Położymy sobie tutaj na stole, żeby nie nabrudzić. Dobra, mamy tu już nasze takie jakby studio, biurko do stworzenia tego. Tu będzie podkładka na ten skibidi toilet. Jezus Maria, ja nie wierzę dalej, że to robię, nie? Więc tak, do tego gipsu prawdopodobnie będzie potrzebna woda, tak mi się wydaje. Nie wiem, nigdy się takim gipsem, takim bandażem z gipsem nigdy się nie bawiłem. Potem się bawiłem. Gównem się bawiłem. What? Farby, balony, pędzelek do farb. No i mamy ten nasz gips. Nie wiem, tutaj pisze to, jak to zrobić. Otworzymy to, zobaczymy jak to wygląda. W ogóle ja to kupiłem prawie miesiąc temu, bo ten film miał być nagrywany miesiąc temu, ale no niestety zachorowałem, tak wam mówiłem. Później nogę skręciłem i było przejebane. Nie wiem, jak ktoś z was złamał rękę, złamał nogę, skręcił kostkę, no to zazwyczaj pchali was w gips. To jest, wydaje mi się, że takie samo. O Jezu, jak się kruszy, matko boska. Tylko jak się do tego, widzowie, zabrać, to tego nie wiem. Plan jest taki. Pierwszy na tej podkładce zrobimy sobie takie wiadro. W sensie szyję, to będzie szyja. Na to nadmuchamy balona, położymy balona i będzie nam łatwiej to wszystko zakryć. To chyba mi się wydaje, że bardzo szybko schnie. Nożyczki jeszcze mam, które tam zostawiłem niestety. Z tą nogą chodzić. Nie wiem, przetniemy kawałek, zobaczymy w ogóle z czym to się je. Przetniemy to na pół. Zobaczymy w ogóle, czy to się da tak łatwo. A, kroi się fajnie. To chyba trzeba całe zamoczyć, co nie? Obym tu nigdzie nie nabał. Bo jak to spadnie na ten dywan, nie, wszystko elegancko. Chociaż w sumie z moim szczęściem i z moim nagrywaniem filmów zawsze coś się odpi***a, nie? Nie, teraz będziemy delikatni. Teraz będziemy to spokojnie robić, bo też tak jak widzicie, ja mam nogę w szynie. Dobra, zamoczymy to całe.
Obiec takie coś. Kurde, ciężko to będzie. Dobra, nie będzie tak. Ja muszę iść po coś okrągłego takiego, co będzie podstawą do naszej szyi. Żeby tą po prostu szyję wtedy obłożyć dookoła, bo tak tego nie zrobię, bo to będzie chwilę schło. Patrzcie się, co znalazłem! No to jest przecież idealne! Nie wiem, leżało to w garażu, mam nadzieję, że nikomu to nie będzie potrzebne, bo my tutaj robimy skibidy toileta. W sensie to jest ważniejsze niż cokolwiek, więc to jest akurat mi teraz potrzebne, więc to będzie nasza podstawa. O kurde, ej, to schnie szybko jednak. To już wyschło. Jezu, jak to śmierdzi, jak gips. Nice. Czuję się teraz, jakbym na tą nogę gips zakładał normalnie. Dobra, robimy tak. Hop, hop, hop. Cyk, pyk. Ładnie. Kolejne zamaczamy. Będę po prostu co jakiś czas robił ucinki, bo nie będziecie cały czas oglądać, jak to całe obklejam, bo to troszkę mi zejdzie, co nie? To można ładnie wszystko uformować, modelować, elegancko. Kurde, nie wiem, czy to mi wystarczy tego. Kupiłem 5 takich rolek. Mam nadzieję, że wystarczy. Zobaczymy. Kurde, czuję się jak na plastyce w szkole normalnie. Ale szczerze ciekawe, ile to będzie tak schło do końca. Kurde, ale szczerze myślałem, że będzie więcej tego gipsu, bo to ciężko będzie zamalować. Dobra, wiecie co? Nie. Zrobimy to na tym. Po prostu to będzie tak wyglądało. Coś, widzowie, z tego będzie. Coś z tego będzie. Zrobimy takiego psychola. Normalnie psychola zrobimy. Serio, czuję się na plastyce, jakbym normalnie z gliny coś formował. Nie wiem, czy to na kamerze dobrze wszystko widać, ale to po prostu najważniejszy jest efekt końcowy. Zapomniałem się, kurwa, ścierki. W co ja to mam wytrzeć? Dywan? No i znalazłem w garażu starą szmatę do wycierania. Patrzę, co to jest. Moja bluza. Szukałem jej, a się okazało, że leży sobie w garażu. Wyjebałem ją do roboczych. Zajebiście. Teraz zadmuchamy balon. Dwoił się w dziadek, ja już w pierdolę tu. Jedzie 60 na godzinę, ja za nim i se nagle postanowił zwolnić na pełnej do 10 na godzinę i na chorkówkę bez kierunkowskazu skręcić. Myślałem, że z nim pojadę i mu koptem w dupę. Więc tak, mamy też białego balona. Mógłbym nadmuchać białego, to by się ładnie zgrało później z farbką, ale nadmucham żółtego, żeby było widać po prostu, gdzie nie zakryłem, co nie? Fajnie to będzie wyglądało. Zrobimy taki podbródek elegancki. Kleimy dalej, co nie? Kurde, ej, to szybko schnie, serio to szybko schnie. Mam nadzieję, że nie będę musiał całego dnia czekać, aż to wyschnie później, żeby pomalować. Wymodelujemy sobie tą twarz, włosy, wszystko. Pójdę sobie coś zjeść, za ten czas to wyschnie i przyjdziemy po prostu do malowania. Więc zaczynamy modelować twarz. Później na końcu, jak wymodelujemy tą twarz, to przebijemy balonem. Bo nie, w sumie, bo mi się rozbije. Nie, musimy podstawę zrobić, bo ucieka strasznie. Dobra. Będzie tak? No, troszkę są problemy, nie powiem, że nie. Walniemy z drugiej strony. Hops. Git. Zaczyna coś z tego fajnego się tworzyć. No, tak jak widzicie, już troszeczkę to obkleiłem i to serio wygląda jak zabandażowana głowa. Patrzcie się, jak mumia jakaś to wygląda teraz. Jednak dobry pomysł był z tym żółtym balonem, bo wygląda to faktycznie jak skóra troszeczkę. Nie będę musiał aż tak dokładnie malować. I jak obklejam tym gipsem ten balon, to muszę go masować. Wiem, że to trochę teraz dziwnie brzmi, masowanie balona, ale po prostu wiecie, muszę to dokładnie wszystko masować, żeby kratki w bandażu się zakrywały. Tutaj zjebałem z góry troszeczkę, ale tu jeszcze będą na pewno włosy formowane, więc tutaj tych bandaży troszkę jeszcze najdzie. Tutaj wam pokażę jeszcze z tyłu. Tutaj elegancko wszystko już, nie? Tył jest. W ogóle mam takie ręce już zdrętwiałe od tego gipsu. Nie wiem, czy się domyję później. Widzicie? I muszę po prostu masować balona. Też się troszkę obawiam, czy tu na przykład trzeba było ciepłej wody dać. Nie wiem, nie doczytałem. Wiecie, jak ja to zawsze robię, że jestem nieprzygotowany zbytnio informacyjnie do filmów. Ostrych jedzeń na kupie, a później nie wiem, czym to przepijać. To, żeby lodami zagryzać jedzenie, to przecież od was wiem, bo wy to w komentarzach mi poleciliście i bardzo się sprawdziło. Kurde, czuję się normalnie, jakby mi w szpitalu gips zakładali. Jakbym sobie sam gips zakładał. No i mamy, obkleiłem całego balona. Mamy już tutaj taką podstawę do głowy. Kurde, to przemokło w ogóle całe. Jaj, dobrze, że podwójne zrobiłem. Teraz tak, plan jest taki. Tutaj zrobimy podbródek, nałożymy włosy, tutaj zrobimy oczy, kinol zrobimy normalnie jak klamko od zachrysti. No i tutaj taki lekki podbródek i taką dużą, otworzoną mordę. Wyglądało, jakby się darł, żeby to było podobne do mnie. Skibidi Kuba Toilet. Plus jest taki, że bardzo szybko schnie. Tutaj na górze już praktycznie wyschło. Od podbródka zaczniemy. Podbródek. A w ogóle ja nie wiem, czy ja nie jestem dobry w takim modelowaniu. Ja nie wiem w ogóle, jak mi uszy wyjdą, jak mi nos wyjdzie. To będzie śmiesznie trochę. W ogóle jeszcze pomalować trzeba. To będą jaja dopiero. Zrobimy pierwszą kulę z tego. Kurde, bele. Ciężko! Nie, odkleiło się. Kurde, za dużo wody dałem. Coś jest. Może nie aż tak ładnie, ale coś z tego będzie, widzowie. Dobra, to jest na razie podstawa, tak? Zobaczymy, jak wyjdzie efekt końcowy. Trochę małą szyję będzie miał, ale coś może z tego jednak będzie. To serio wygląda jak jaja, patrzcie się.
Nie wiem, czy coś z tego będzie. Jeszcze tutaj troszkę podbajeruję to, powinno być elegancko. No, mam już te dwa jaja, znaczy podbródek i kinol. Zrobiłem, proszę państwa, kinol. Jak oceniacie? Kinol jak klamka od zachrysti. Tu zrobimy taki duży pysk. No i tutaj oczy, uszy, włosy. I powinno być git, nie? Patrzcie, jaki ma potężny podbródek. To będzie coś. Zamknij dupę! Piszcie w komentarzach, jak ma się nazywać nasz skibidi toilet. No, powiem wam, że już troszkę tego zrobiłem i wygląda to nawet całkiem fajnie. Jak na mnie, to wygląda to chyba zajebiście. A już wam pokazuję. Hops, tu tak wygląda, tu są oczy, oczywiście zezol musi być zrobiony, tu są takie złe brwi. No i jest ten nasz uśmieszek. Widzicie, zrobiłem takie dwa duże zęby, jak normalnie wiewióra na środku. Tutaj te nasze dwa jaja, znaczy oczywiście podbródek. No i to też będzie bardziej widać, jak pomaluję, bo tak wszystko na biało. Nie wiem, co zrobić właśnie z tymi uszami. Włosy zaraz dorobię. Nie wiem, na razie robię włosy, a z tymi uszami to się zobaczy. No, zrobiłem uszy, trochę wyglądają jak jakieś pytajniki, ale no. Ale no, mamy naszego skibi toileta. Nie no, ale przyznajcie, jakbyście takiego zioma w nocy gdzieś zobaczyli na ulicy, to byście się zasrali. Jeszcze jak to pomaluję, to w ogóle to będzie tak zajebiście wyglądało. To co, robimy mu tego irokeza? Będzie irokez tutaj taki pasował. Taki zrobimy mu takiego malutkiego irokezika. Fajnie to będzie wyglądało. Zmieszamy farbę żółtą z białą troszeczkę, żeby był taki jaśniejszy. Mamy jeszcze trzy, w ogóle zostanie mi tak. Jak będziecie chcieli zrobić sobie gips, to piszcie do mnie, ja wam dam. Powiem wam, widzowie, że jestem k***a dumny. Jak na mnie, to wyszło normalnie rewelacyjnie, serio, bez kitu. Jestem tak zachwycony, robię to z półtora godziny już, chyba nawet dwie godziny. To po prostu jestem zachwycony, no patrzcie, jak to wygląda. No czy to nie jest normalnie jestem rzeźbiarzem. To jest normalnie rzeźba. To będzie normalnie w muzeach stało. To będzie najdroższy skibidi toilet jakikolwiek powstał. No patrzcie się, czy on nie jest cudowny. Dzieło sztuki. Dzieło jebanej sztuki. Zrobiłem irokezika. Tak on właśnie wygląda. Irokezik modny, stylowy, zajebisty. To będzie taki psychol trochę. No i co? To już wyschło w miarę, więc zaczniemy malować powoli. Dobra, to wszystko dajemy tutaj na bok. Co ja z tym zrobię? Serio, nie wiem, co ja z tym gipsem zrobię. Ułożę sobie nogę. W sumie mam kostkę skręconą. No, sobie gips zrobię. Jakbym nie wziął tego kartonu, to mnie w tym domu chyba. To jest stół, to by do wyjebania był. Zmieszam z białym kolorem, żeby to bardziej przypominało skórę. Skóra, fura i komura. Na szczęście, powiem wam, że na szczęście nic mi na dywan nie spadło. Nie, fajnie to będzie wyglądało. Myślałem, że będzie za bardzo żółty, ale będzie git. Wiecie co? Mam nadzieję, że ten balon nie pęknie. Wtedy to się zgniecie tak do środka. W ogóle dziurę chyba się zapomniałem chyba zrobić. Ej, zrobimy mu jeszcze może jakieś barwy wojenne. Oczywiście te wszystkie detale, wiecie, oczy na czarno pomalujemy, drzwi na czarno i rokę na czarno. No i pomalowałem już go tylko na żółto na razie i wiecie co? Idealnie wyważyłem proporcje, idealnie się skończyło na całym tym. Więc to jest chyba kolejny dowód na to, że powinienem zostać jakimś, nie wiem, malarzem, rzeźbiarzem. Ta. No i teraz tutaj pomalujemy na czarno troszeczkę, no i powoli kończymy nasz zajebisty projekt. Ej, to trochę wygląda jak kurczak jakiś, nie? No i widzowie, gotowe. Nasz skibidi toilet jest już w 100% gotowy. Znaczy jeszcze musimy go na kibel dostarczyć, ale jest pomalowany, jest wyrzeźbiony. Wyrzeźbiony, jak to zabrzmiało, jakbym jakąś z***ą klatę, a to jest tylko głowa. Kuba, co ty mówisz? Po prostu jest już gotowy. Uwaga, już go wam pokazuję. 3, 2, 1 i oto! Wiem, że k***a wygląda trochę jakby miał szminkę, jakąś usta pomalowane, ale no, no niestety tak wyszło. Innego odcienia niestety nie miałem. Jest już gotowy. Za ten czas posprzątam, a my poczekamy, aż on wyschnie troszeczkę, bo tyle, co jest jeszcze świeżo pomalowany. Niech sobie doschnie na spokojnie. Przenosimy się już na kibel. Jak to zabrzmiało w ogóle? Jakbym, nie wiem, szedł srać. W sumie mi się zachciało. 3 godziny tu prawie siedziałem. Jestem głodny i zmęczony. Spać mi się chce. Widzicie, co ja dla was robię? Arcydzieło! Normalnie arcydzieło! Tak właśnie powinien wyglądać skibidi toilet. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja nawet kiedyś nie wiedziałem, co to jest. A widziałem, że to jest bardzo popularne, dużo ma wyświetleń. To jest tak, a dobra, zrobimy ze swojego skibidi toileta. No i tak to powstało, nie? Tak powstał pomysł na to. No jest, zrobione! No pewno chcecie to zobaczyć. Ta-da! Jakże to pięknie wygląda! Wymyślcie jakieś zajebiste imię dla niego. No i mordeczkę, jeżeli film ci się podobał, zostaw łapeczkę, zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, bo naprawdę tu będą się teraz działy cyrki, będzie dużo ostrego jedzenia. No i po prostu, jeżeli macie ochotę, to wbijajcie na Insta, zaobserwujcie mnie, wbijajcie na shortsy, bo jest dużo shortsów. No i co, nie przedłużając, żegnam was ja, żegnam was Skibidi Toilet, wymyślajcie do niego nazwy. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się cieplutko, siemano!